Kowalscy od kuchni. Kowalscy od kuchni witają po raz kolejny. Dzisiaj mamy na tapecie El Clasico, czyli co, mamo? Co dzisiaj robimy? Schab panierowany. Tradycyjny panierowany schab. Jedziemy. Dobra. Adam. Co tam mamy? To tak, kochanie, powiedz mi, Ljubek, co to jest element mięsa? No, podejrzewam, że schab. No super, teraz zgadłeś, bo w poprzednim odcinku nie widziałeś co. Zaliczony. No. I tak jak ci pokazywałam, jak szynkówkę obrabiamy, tak samo musisz przystąpić do obrobienia tego schabu. Dobra. Tak? Dobra. I który, tak z energią, z czułością. Który nóż do tego najlepiej będzie? Więc tak, najlepiej tak jak ci pokazywałam przy szynkówce. Do obrobienia, do pokrojenia, znaczy się najpierw tak obrobić sobie, nie? Ten, nie? Tak, ten. Dobra. Wykrój te wszystkie tłuszcze i żeby po prostu nam to poszło sprawnie, bo my się przepraszamy Państwa, ale my się dopiero też uczymy ze sobą współpracować. No. To jeden, nie za dużo, nie cały kawałek, tylko weź sobie... Nie za dużo, nie za mało, tak? Nie za dużo, nie za mało, żebyśmy byli sam z tego raz. Schab usmażyć. Dobra, to teraz co mam tu złapać i co masz mam złapać, tak, masz kawałek schabu, nie? No. Widzisz tutaj, że coś ci wystaje, żeby tutaj ci to nie denerwowało cię przy smażeniu, przy ubijaniu czy cokolwiek. Odkrawasz, to tak? To cały taki jakby element, tak? Cały element. Dobra. Masz tłuszczyk. Trochę tłuszczyku zostawisz, bo to jest akurat część schabu od karczku, bo widzisz, że tu są, niektórzy po prostu nie lubią tego, ale to jest najlepszy kawałek mięsa. Od karczku, tak? I teraz zobacz, wytniesz sobie tutaj to najwięcej, co masz, tego tłuszczu, żeby nie było, że odsuwam cię od pracy. Tak? Czy? Tak. Ja w tym czasie przygotuję patelnię. No. Wbrew pozorom, proszę Państwa, ten schab też jest nie tak łatwo przygotować dobry schab. No. Dobra. Dobrze. A czekaj, to? Tak, bo to taki łój jest, nie? No to musisz to ładnie wykroić. Ale wiesz, jak ty na przykład masz to nie czym tutaj tego elementu, bo to ci będzie się smykać, złap sobie tu, o widzisz? Zobacz. I masz taką ładną możliwość wykrojenia tego, nie? Mm-hmm. No. Proszę. To najgorsze masz wykrojone. Dobra. Teraz. Takie sobie schab, jakbyś chciał go zjeść. Element. W tej chwili nie jesteśmy w restauracji, tak, nie robimy taki? Na wagę. Czy? No to większy chyba, nie? Bo to ci taki? Sobie jeszcze. Taki? Tak. Taki. Kurde, jakiś kolos. Jaki kolos? No zobaczysz, przecież to nie będzie żaden kolos, Adam. No. Zobacz, masz teraz taki. No, ale... No. Trochę tłuszczyku jest skazane, tak? No. Czy sobie formujesz. I bierzemy. Kochanego tłuszczyku nigdy za wiele. No, u mnie akurat. Muszę pana Stasia spytać. Musisz się pana Stasia spytać, tutaj proszę bardzo. To odłożę teraz w takim sobie razie. No, bo wiesz, pomoczę? My musimy się nauczyć szybciej te programy robić i szybciej z tym mięsem obrabiać to mięso, żeby tutaj... Jak się tak rozdziela, to zaklepywać jedno na drugie, czy... No, czy rozbij sobie to. Rozbij sobie. No. Tak, ładnie. Jeszcze? Jeszcze, ale jak, co ci mówiłam w poprzednim odcinku? Że trzeba włożyć dużo miłości. Tak, tak. Tak. Trzeba z tym mięsem współpracować, bo to mięso też będzie ale z tobą ja chcę, będzie tylko taki tempy. Ono stawia opór, czynny. Adasiu. Tak? I teraz masz tak, o, widzisz, rozdwojone, nie? No. Więc coś ci pokażę. Więc jakbyś to zaczął... I teraz masz takie rozdwojone, no. Więc je sobie na przykład teraz przełożysz jedno w drugie, o, no. Widzisz? No widzę. I to, część tej karkówki, która jest z tej strony, no. Wklepał w to, w tą część suchego no, schabu, to będziesz miał taki kawałek poprzerośnięty tłuszczykiem. No super. Dobra.
Słuchaj, nie możesz za mocno też, bo on nie może być za malutki, bo będzie suchy wtedy, nie? Akurat taki kawałek, zobacz, dotknij go rękoma, żebyś widział. Widzisz? Czuję. Czujesz to? Aha, czuję. No, że on jest akurat takiej grubości, jaki powinien być. Bierzesz sobie taki fajnie, albo tasek, albo my już mamy tutaj nóż. I tak, żeby... Znowu go formujesz. Znowu go formujesz. I on się da ci ładnie uformować, nie? Widzisz? Zobacz, jak ładnie. Popatrz. Super. Ładnie? Podoba ci się? Doma. Miam. Dobra. Dobra. To sobie i teraz tak. Mąka i bułka tarta? Nie, poczekaj. My teraz sobie tutaj na chwileczkę Państwa przeprosimy i my sobie tu popracujemy nad tym sobem. Parę porcji Pan Adam przygotuje i spotkamy się na nowo. Dobra. Kowalscy od kuchni. Teraz tak, Adasiu, jeszcze tutaj ładnie wyrównaj. Ale to wyciągnij. Tak, wytnij sobie. O, widzisz, że będziesz miał ładnie, teraz go ładnie. No. Uformuj. Tak, uformuj sobie. Także jesteśmy już tutaj na etapie kończenia. Formowania, wycinania, formowania schabu. Teraz będziemy go przyprawiać, tak? Dobra. Super. Dziubek. Mamy. Sól. Może olej rozgrzeje, co? Tak już wszystko się wyłączyło. Dobra. Może dzisiaj będzie ta maszyna z nami lepiej współpracować. Dobra. Sól i pieprz. No. Każdy. Tak starczy? Czy jeszcze tej Jeszcze trochę, no przypraw to, bo ostatnio prawdopodobnie przygotowywaliśmy te steki i nie były za bardzo przyprawione, rozumiesz? No to ja mówię tak delikatnie. Ja nie przypilnowałam, a ty ze stresu za mało. Z braku doświadczenia po prostu. Dobra. Do wszystkiego dojrzejemy. Super. No. Teraz tak, tu mamy majeranek. Majeranek jest naszego malutkiego ogródka domowego. I żeby wydobyć z niego jak najlepszy aromat, to nie bierzesz majeranku i tak, tylko bierzesz go, rozumiesz? No. Ręce i przecierasz. I zobacz teraz. O, za to triki stosujesz. Tak, żeby po prostu wydobyć z niego ten zapach. Między paluszkami ładnie, kochanie, go przepczej. Nie, to tak jakbyś cegłę o cegłę tak, to ci ładnie tam wyjdzie. Ale ja do cegły nawiązuję, Adam, a ty już chyba zapomniałeś, jak cegła wygląda, cegła, nie? To wiesz, to co? Na budowie to się teraz w minimalnych ilościach stosuje. Tak? No. Co ty powiesz, ale wiesz, jeszcze mi w międzyczasie przyszedł pomysł. No. My możemy jeszcze z tego schabu coś innego przygotować też. Dobra. W czym panierujemy schab? Tu przygotowałam. No. Proszę. Tak? A teraz jak już ten majeranek posypałeś, to go odłóż, ale ja go tutaj może Adam wezmę. No. Dobra. I co? Jajeczka. I co? Jajco. Właśnie. Ile tych jajek? Dwa weź. No. Dobra. No. A weź czerwone dla przypadku. Jedno białe wziąłeś, to weź sobie czerwone. Różnica? Żadna, ale żeby było weselej. O, super. Troszeczkę w to musisz wody wlać, nie? Takie będzie płynniejsze po prostu, rozumiesz? No nie wiem jak. Kurde, rozumiesz to troszkę dobrze. Za dużo mi się. Jak rozumiesz to dobrze, nie rozumiesz to też dobrze. Widelca? No już, szukam. Dobra, mam. I tak, jechamy. Tak z werwą, Adam. Więc tak, o, chciałam powiedzieć, że tak kręcisz, to sobie możesz kręcić lody na patyku. Weź tak troszeczkę to ubij sobie. Mogę ci pokazać? No masz, proszę. Bo wiecie Państwo, już mnie zaczyna nie dopuszczać, no? Do miski. Proszę, widzisz? Nie.
Ale za dużo tej wody ci się nie wlało, dziubek. Myślałem, że ten. Nie, nie, dobrze, wszystko pasuje. Że przedobrzyło. Nie. Pozwolę sobie tu trochę podnieść no, temperaturę. Dobra, mamy tutaj. Masz tutaj, dobra. I teraz jak myślisz, od czego zaczynamy, żeby opanierować sap? Od jak? Od... No jakiegoś lepiszcza byśmy potrzebowali. Od czego zaczynam? Czyli od jajca pewnie. Oj, kochany, nie. Nie? Bo ci się będzie smykało. Najpierw musisz od mąki zacząć, dobra, żeby ci się jajko trzymało. Tak. Dobra. Tu weźmiesz sobie. Tak. Dobra. I bułeczka. I bułeczka, tak. I najlepiej sobie zawsze, jak ustawisz, nie, to tak mąka, jajko, bułka. I talerz. Za mało jajka, ale dobra, tak. Co następne będzie lepsze. No. I to na przykład jak sobie ustawisz taki schemat, to, to ci to sprawniej, szybciej pójdzie, nie? Nad tą mąką to się nie musisz tak aż bawić, tylko lepiej jakby się pobawił troszeczkę nad bułką, wiesz? Żeby ona się lepiej przykleiła, nie? Dobra, jajko. Proszę cię, kochanie, postaraj się troszeczkę to, żeby nam lepiej poszło, bo ostatnio mówili na, były przekazy, żeśmy się bardzo z tym stekiem maziali. Jak maziali? Czemu? Za wolno, czy co? Za wolno. Jakoś to nam kiepsko szło, ale my cały czas się uczymy, także przepraszamy Państwa. No. Super. No. Jedziemy. W ogóle były opinie, że się nie dopuszczam do pracy, także dzisiaj troszeczkę sobie pozwalam na to, żebyś był samodzielny więcej. Ale tak wiesz, nie wiadomo jak z uczniem postępować. Zawsze jeden chce, żeby szybciej, żeby więcej pomagać, drugi znowu mniej, czyli żeby mu się nie wtrącać, no nie wiem, no. Co prawda bardzo dużo uczni już miałam, ale każdy jest inna. Każda inna jest osobowość. Super. I teraz tak, no. Fajnie nam się tutaj grzeje. Patelnia. Będziemy smażyć tego saba i jeszcze w międzyczasie... Nie, nie wiem, czy to jajka starczy na to. Słuchaj. To jest schabowe. Starczy. Tu masz cztery. Super, starczy, Adam. Tak. Akurat, tak jakbyś ilość wody sobie wymierzył, to by było rewelacyjnie. Można powiedzieć. Przepraszam. Bardzo dobrze. Dobra. I teraz mamy ostatni, tak? Zdaje mi się tutaj jeszcze ta bułeczka tak nie kleje do końca. Już mam ręce obklejone. No, też wiesz, może ktoś nie lubi akurat bardzo dużo bułki, no to tylko dobra, tyle co ile. Opuść sobie rączki, kochanie, i będziemy zaraz sprawdzimy sobie temperaturę. Puszczu. Cap mamy, to jest wieprzowe, także zrobimy sobie sabik na smalcu, żeby ten smak, wiesz, utrwalić, nie? Rozumiem. Najlepiej sobie po czekaj, prostu... Czekaj, bo sobą to na tą patelnię coś wrzucałaś, czy? Nic nie wrzucałam. Żeśmy włączyli, a... Dobra. Wiesz co, ja bym tutaj na tą patelnię wlała sobie oleju, bo jeszcze tutaj w międzyczasie szybciutko, bo abyś miał kumpli, bo wiesz, będziecie czekać na pewno teraz troszeczkę przyjemności z tego tytułu, że koledzy cię będą odwiedzać, no bo będzie trzeba jakieś pępkowe, coś tego, podpowiadam tylko.
to sobie przygotujesz jakieś chipsy ze sabu, nie? No. I zobacz. Weź sobie rękę teraz nad... Tak, i tak swoją rękę. O, gorąco, gorąco, bardzo jest gorąco. Jest gorąco, tak? No. To włożymy, teraz spróbujemy włożyć, zobacz, sabik. No. Ale jeszcze nie skwiercę nam za mocno, jeszcze trochę, zobacz. Widzisz? No. Bo by za dużo tłuszczu wpił nam. Musi być jeszcze więcej gorący. No to nie, już się nie da chyba. No to poczekamy chwilę, Adasiu, a w tym czasie będziemy przygotowywać, zrobimy tu parę, bo mi tak przyszło w międzyczasie na pomysł, że ty możesz dziecko potrzebować trochę, troszeczkę, żeby coś na szybko przygotować. Czekaj, ja tu jeszcze mam gdzieś kawałek mięska. To tylko tak podpowiadamy panom, żeby żony nie denerwować, jak koledzy na piwo przyjdą, nie? No. O. Tak? No. No. Daj, no jeszcze wiesz co, przyprawimy, tutaj mamy przyprawy, zrobimy sobie troszeczkę, żeby było, o, czombrę weźmiemy, żeby takie było troszeczkę podkreślić smak i tak jak mówiłam z tym miętoszeniem. Z tym miętoszeniem, nie? A to jest takie spontanicznie wyszło. Dobra, to tu już mamy chyba rozgrzane, nie? Tak, teraz spróbuj kłaść. Kładziemy. Tak, spróbuj. Ale nie kładź nie. Tak. Co? Jak? Jedną ręką kładź. Dobra? No. I o, w ten sposób. I spróbuj sobie też temperaturę uzyskać. No masz dobrą no, temperaturę. No widzę, że się skwierczy. Dobra. Na ten. Weź następnego. No nie, to musisz najpierw wyczuć, nie? No. No. I teraz tak, jak ci się smaży, to żeby nie za mocno, bo to nie ma być przypalone, tylko zrumieniony ten sap, tak? No dobra, to teraz czy widelcem to obracać? Słuchaj, czy... nigdy schabu nie dotykaj widelcem, nie przekuwaj go, bo soki z mięsa ci będą wyciekały. Aha, czy i trzeba po prostu to ziala takimi szczypcami coś i... sobie podważać, zobaczyć, jak to wygląda, nie? Nie? Tak, to ty będziesz smażył sap, a ja tu spróbuję... Te chipsy. Tak. To? Nie, nie, zostaw jeszcze synu. Dobra. No. Gdzie tutaj temperaturę podwyższyć troszeczkę? No nie, no bo to... Aha, to nam musi się rozgrzać. Dopiero, no dobrze, to ja sobie tutaj włożę parę kawałeczków, resztę skończymy później po nagraniu. Bo akurat może być taka sytuacja, że będą goście, nie masz fileta, nie masz niczego, masz schab. No też można go wykorzystać. Na jakąś zakąskę taką. Na jakąś zakąskę, ogóreczek. No takie ala stripsy bym to tak nazwał, może, tak, nie? Tylko że ze schabu. Tak, tylko że ze schabu, nie? Stripsy po polsku może. Tak. Wielkopolskie, tradycyjne, regionalne. Regionalne stripsy, no. Dobra, no. Te sabowe już coś tam ten, bo tu no zaczynałem skakać. Dobra, powoli. Nie zaczęłem podnieść. Jeszcze trochę. No. A jeszcze, synu. Dobra. No. A może ten pomysł na te stripsy po twojemu nazwa nie jeden pan nie, wykorzysta? Nie po mojemu, tylko po zagranicznemu, bo tak wiesz. No. I ogóreczek do tego, proszę ciebie, rewelka. Bo tak już może by nawet by było, nie wiem. Byłoby? Też możemy spróbować. No, już pierwszy ładnie. I to wtedy już musisz to na głębokim tłuszczu więcej, nie? Dobra. Nie tak jak do schabu, tylko więcej, bo one muszą być w pełni takie. Zobaczymy, co tu nam się w międzyczasie w tworzeniu programu urodziło. Mhm. Czy panom dobra, operatorom się może teraz sprawdzimy te nasze schabowe po kowalsku, że tak powiem. Chronione znakiem towarowym. Tak.
No jeszcze, zobacz, jeszcze. Ale zobacz, jakie masz ładne już kolory. No widzę, no, złociste takie się robią. No. Mistrzowskie. Pierwszy raz chyba smażysz w ogóle, nie? No, może się kiedyś zdarzyło, nie? No, ale to no, wiesz, to tak. To tak jakbyś w delegacji na budowie chyba. Nie, no, delegacji na budowie to tam za bardzo nie ma gdzie smażyć, bo to teraz na budowie nie ma kuchni. No, ale to na budowie to macie zawsze nasze cateringi, to już tak nie, powiem. Cateringi, nie? Słuchaj, ale wiesz co? Teraz w tej dobie pandemii to by się przydał taki catering budowlany, nie? No. 200 pracowników, 200, no, 200 obiadów. Robota. Jeszcze. Przewracam trochę, nie? Na później zostawimy tutaj te dwie sztuki. Na później? No a teraz, ale... zobacz, Adaś, teraz. Zobacz, zobacz. Teraz, no. bo on zaczyna już tak mi coś podpadać, ten schab. Przewróć go. Widzisz? No, już możesz go przewrócić. No, ale ma złoty, piękny schab. Ach. Widzisz, za pierwszym podejściem. Za pierwszym podejściem. To się nazywa mistrzowska ręka. I teraz proszę Ciebie zmniejsz, no. bo Ci się za drugiej strony za mocno spiecze, nie? To, też mówię, to musisz czuć po prostu, widać. Trzeba rozmawiać. Trzeba rozmawiać. I zobacz, jak teraz widzisz, on go przewróciłeś, on nie był taki złoty, no, jeszcze, nie. A teraz widzisz, zaczyna dochodzić, nie? To znaczy się, że zawsze musisz wcześniej przewrócić, bo on już zaczyna Ci z góry też ten kolor złociutki. Mhm. Czaj barze? Kumam. No nie wiem, jak to z tymi uczniami, jakby to ta młodzież, te mamy by szkoliły tych chłopców, czy by byli tacy zainteresowani. Bo muszę Ci powiedzieć, że w ostatnim odcinku tak zainteresowany za mocno coś nie byłeś, ale dzisiaj widzę, że trochę łyknąłeś tego. No ale z młodzieżą tak jest. Znaczy się, wiesz, bo jak ja do tej pory cały czas w papierkach siedziałem, to ta praca trochę inaczej wyglądała, nie? A jednak no, to jest trochę inaczej, trzeba trochę cierpliwość, czy coś pewnych rzeczy się nie przyspieszy, nie? No nie. Trzeba poczekać, no. No nie. Synuś, nie. No może ja tutaj mam teraz na czasie seler. Trzeba umieć rozmawiać, bo z papierami tak, to nie trzeba umieć rozmawiać, a z tym schabowym to jednak trzeba trochę pogadać, nie? No nie. Papiery to są żywe z liczby, żywe cyfry, żywe dane, także... Znaczy, prawda jest taka, że jedno bez drugiego nie może funkcjonować, także... Tak. Się tak wydaje, że ten schabowy jest najważniejszy, ale te cyfry też są ważne. No, niestety. Niestety ważne. Niestety. A przyjrzyj się, Adam, jak tam ładnie Ci się robi te... Stripsy. Zapożyczyłam nazwę od Ciebie. Widzisz? Wieprzowe stripsy, nie wiem, no, jeszcze jak to inaczej teraz nazwać. Jakbyś, zobacz, podałbyś takiego kotleta, nie? No. No, a tutaj proszę Ciebie masz stripsy. I to niby też kotlet, ale w innym wykonaniu. Mm. Słuchaj, w bardziej romantycznym. Romantycznym? Mm. Może teraz bardziej, nie wiem, nowoczesny może, albo taki... Młodzieżowy. Zobacz sobie, teraz robimy sobie takie nitki, bo jak będziesz miał te schabowe już, no, z tego selera. Nie? Dobra, mamuśka. Jest ten schabowy? Jeszcze trochę. Jeszcze, Adaś. Jeszcze, jeszcze trochę. Może troszeczkę go teraz weź i podnieś temperaturę. Wiesz? Mhm. Słuchaj, z tego selera ścierasz, jak w razie czego zawsze tą najgorszą skórkę z góry, nie? No. Bo ona jest taka twarda. Tak? No. A teraz sobie weź skórkę pod, weź sobie to do buzi i zobacz, jakie to fajne jest. Rewelka? No. Co? Dobra. No. Widzisz, jaki smak wydobyć idzie? Tylko tą skórkę trzeba z góry zeczyć, nie?
Dobra. Damy troszeczkę cytryny do tego. Tak, już są te sobowe czy jeszcze. Pokażmy, weź je przewróć. No dalej, dawaj tutaj, gdzie mi tu. Oskakujesz. Ucieka! No. Jeszcze trochę. Walczy, nie poddaje się. Tak. Robimy tak. Teraz gdzieś tu miałam marchew. Jedną dla koloru. I też zrobimy, że obierzemy z tej grubej warstwy taką mieszankę do tego sabu, wiesz? Suróweczkę taką. Ja już tu zakwasiłam trochę cytryną, nie? No. I teraz mamy trochę też biurek marchwi. Super. Jeszcze? No jeszcze. Mamy zakwaszone cytryną, mamy troszeczkę polejemy miodem i zrobimy dekorację sobie do schabu. Po chwili, jak po tej cytrynie, to zmięknie mam, nie? Mhm. I będzie sama natura. W zasadzie chyba wszystko jest sama natura, tak? No bo potem... Proszę? Seler, marchew, miód. No, sama natura. Cytrynka. Trochę kiełek. I jeszcze, wiesz co, troszeczkę by mi tu brakowało. Rzodkiewki, kiełki, rzodkiewki. Szczypiorek. To jest taka seróweczka na wypasie, bym powiedział. Zaczyna się powoli robić. Podoba się? Ale tu mam bałagan. No. I się posprząta. Dobra. Zobacz na te stripsy, jak to tutaj nam się udały. O, widzisz, kolor dostawają, mogą być, dobrze, to sobie zobaczę, jedziemy, pierwszego saba już może zdejmować, tu już dekorację ładną zrobimy, proszę, proszę bardzo, ale weź tego saba, ponieważ on z drugiej strony jest ładny, musi zawsze obrócić, o, tak, widzisz? No według mnie z tamtej strony był ładniejszy. No to sobie przewróć z powrotem, tak żebyś był zadowolony. No, proszę. No, dobra. Dobra. I teraz, żeby tutaj ładnie jeszcze go przydekorować. Proszę bardzo. A tu wyjmiemy te stripsy twoje na imprezkę. Nie? Wyjmij parę. Też żeśmy zauważyli, że nigdy nie dotykam widelcem, nie? Nie przekuwałam tego, tak? To jest chyba wyściągnę, nie? Może? Tak. O, to też możesz już ściągnąć. Proszę bardzo. Co by tam dodać do dekoracji? Zrobimy tu trochę papryczki. Zawsze to, co pod ręką, Adam, to wiesz, nie? Wykorzystać, żeby to ładnie trochę... I zrobimy papryczkę w paseczki do tych nuggetsów schabowych, czy stripsów. Proszę bardzo. O. I co? Zobaczymy, jak to wygląda z tej strony. Wiesz? Pamiętaj, że musisz wolno smażyć,
żeby one się w środku dosmażyły, żeby nie były spieczone. Mhm. I teraz weź sobie tu paluchem, to będzie twój sap, bo dwa zostały, to ty jeden, ty jeden. No to gorące jest, tak mam wziąć. No ale to nic, nie, dotknij sobie tak, zobacz jaki on jest miękki. No. No, jest? No jest, jest. Paluchem, no. I o to chodzi, nie może być przysmażony, wysmażony za mocno. Trzeba mu dać czas i wtedy on jest mięciutki, ładny i jak przekroisz, możemy sobie przekroić. Tu mamy deseczkę, proszę bardzo. Udowodnimy, że... O. Proszę. Jest? Zobacz. Jakby to powiedzieć? Jakby to Stasiu powiedział? Dzieło sztuki. No. Tak? No sam powiedz. Oceń ty, bo ty jesteś dobry krytyk, ty mnie potrafisz krytykować bardzo. No, ale ten nosek zmarszczyłeś. Proszę, danie, ja tu pod strypsy. Więc tak, tutaj ja mam schabowego z sorweczką. Tak się konkretnie nazywa, czy to po prostu... No tak, skojarzyłam sałatka, sobie... Sałatka szefa kuchni. Tak, sałatka szefa kuchni. Skojarzyłam sobie, że mam pod ręką seler nać, marchewkę. Cytryna okraszone nie cukrem, tylko miodem, tak na żywo. No a tutaj mamy nazwę uzyskało w trakcie przygotowania przez mojego syna. To jaka jest nazwa? Stripsy ze schabowego. Ze schabu, o. Stripsy ze schabu. Tak. I to można bardzo dobrze, szybko przygotować. Panowie, kochani, jak będziecie mieli kumpli, to żona niech tam sobie idzie do fryzjera albo coś, a wy panowie przygotujcie to. Czyli dla tak, kolegów. Klasyk na wieczorowe spotkanie z kumplami, a tu klasyk na niedzielny obiad. Dziękujemy wam za uwagę. Kolejny odcinek za nami. My już kamp pomysłu na następne, także komentujcie tam, subskrybujcie i do zobaczenia. Trzymajcie się. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia.